Witam. Chciałem przedstawić krótko zbiornik drugi, który mieści 200 litrów wody. Mówiłem, że wstawię na kanał, jak to teraz wygląda po blisko półrocznej przerwie, jak nie było filmików. Jest to moje drugie akwarium, gdzie są ryby z Azji głównie. Są też gubiki Endlera. Natomiast gubiki są wprowadzane na tereny Azji, gdzie służą mieszkańcom w walce z komarami. Dlatego nie wiem, czy mogę nazywać to akwarium środowiskowym, bo są tutaj też rośliny, które nie pochodzą z Azji, jak na przykład Ludwigia repens. Pokażę. To troszeczkę bliżej wygląda. Ludwigia tutaj na środku. No ale generalnie rośliny pochodzą z Azji, tak jak i inni mieszkańcy. Krewetki, babaulti, takie hybrydy. Mamy tutaj rozbory, espej, nowy nabytek, którym też chciałem się pochwalić, jak wcześniej próbowałem nagrać ten filmik. Ale wyszedłem za długi i nie mogłem namówić tego bojownika, którego już teraz nie widzicie, do tego, by wystąpił. Widzicie, górami mozaikowe, jest ich 5 sztuk. Górami złote, które właśnie tam miało ikrę wczoraj, już dzisiaj jej praktycznie nie ma. A właśnie, chciałem omówić, zrobić taki odcinek o zwyczajach rozrodczych ryb labiryntowych. Jeśli chcecie, to napiszcie w komentarzach. Ostatnio przeglądałem stare numery czasopisma. Nie chcę mówić teraz, jakie to czasopismo, bo nie pamiętam, w każdym razie już nie wychodzi, ale tam w dwóch numerach znalazłem naprawdę ciekawy artykuł. Widzicie, jeszcze tutaj próbuje coś tam ten samiec opiekować się. Jest parę ziaren ikry, wczoraj było naprawdę dużo. Nagrałem taki kawałeczek, tak jak on się tutaj opiekuje. Jeżeli chcecie, żebym nagrał właśnie taki film o zwyczajach rozrodczych, między innymi górami, bojowników, no to dajcie znać w komentarzach. No tutaj jest samica, jedna z samic dwóch bojownika, rozbory espej. Oprócz wspomnianych ryb są tu też kosiarki. 5 kosiarek dużych, fajnych, jak się pokaże. O, są. Naprawdę fajnych kosiarek, które tutaj przysparzały mi dużo problemów. Dlatego też tak mech wygląda, jak wygląda. Jest przycinany co raz. Właściwie dzień w dzień. Między sobą też się bardzo tłukły, ale już jest lepiej. Tu widzicie właśnie moje górami. Co mogę powiedzieć o tym zbiorniku więcej? Nie ma tu większych problemów. Jak widzicie, zarosło dość mocno. Za chwilę będę ciął, więc chciałem nagrać, jak to wygląda przed przecinką.
Zakładając to akwarium, chciałem zrobić coś na wzór rowu doprowadzającego wodę na pola ryżowe. Powiedzcie, czy mi się udało. Taki zarośnięty kawałeczek rowu melioracyjnego. Widzimy tutaj wiele nadwódek. Pogastemon octopus, ta Ludwigia, gąszcz kryptokoryn, Wendy Brown i bodajże to jest, aczkolwiek nie jestem pewny, ta wyższa kryptokoryna Becketta, bo jest wyższa od kryptokoryny Wendy, która jest tutaj z przodu. To jest kryptokoryna Nana. Mogę się mylić, jakoś podobnie. Rotella rotundifolia i z tyłu jest limnofilia. Wszystko obsługuje filtr, który tam już kiedyś omawiałem. Jest jego rozpakowywanie na kanale oraz akwaponika. Która jest zasilana filtrem wewnętrznym. Robię tu podmiany mniej więcej co 2 tygodnie, czasem częściej. Co 2 tygodnie takie podmiany po 40-50 litrów. Góra mi złote regularnie tu przystępuje do tarła, mimo że w zbiorniku słup wody wynosi 50 cm, czyli więcej niż to jest w literaturze. Może tylko moje górami tak się rozmnażają. Czasami tylko podmiana wody stymuluje je, by się chciały tu rozmnożyć. To jest druga samica bojownika. Chcę je docelowo w zimie być może rozmnożyć. Widać, może nie widać z tej odległości, jest tu sporo świderków teraz. Napiszcie, czy chcecie, by na kanale, żebym właśnie tutaj zamieścił ten film. Mam takie jakieś urywki, z których mogłem zmontować film i na podstawie własnych doświadczeń oraz tego, co jest w tym artykule, który uważam, że jest świetny, naprawdę świetnie napisany, żebym zrobił film. Jeszcze chwilę popatrzymy na moje kosiarki, które naprawdę kupiłem, jak były takie maleńkie, teraz są duże, natomiast nie są sparsione. Ciągle tutaj się ganiają. Wcześniej się dość mocno biły między sobą, już chyba jest hierarchia w miarę w stadzie ustalona. I wyglądają naprawdę żywotnie. Szkoda, że czasami rośliny, niektóre gatunki cierpią na tym, między innymi limnofilia. Jeszcze mech i jak miałem bakopę Australii z tym akwarium, to w ogóle nie rosła. Akwarium jest założone na ziemi ogrodowej. Lampa, która świeci, jest złożona z diod Power LED. 1 W jest ich w tej chwili 74 diody. Jeżeli podobał Wam się filmik, możecie sprawdzić pozostałe. Zostawcie łapę w górę. To daje mi motywację, żeby właśnie częściej tutaj publikować filmy na moim kanale. Mam nadzieję, że teraz jest zima, będę miał więcej czasu
zrobię jakieś właśnie filmy na temat ryb, być może jakichś roślin, na przykład tej zwartki Beketa. I subskrybujcie kanał. Na razie.